Buty sobie później przymienię. Piąta rano, jesteśmy na Helu. Zaczynamy tym samym nową serię wędkarstwo morskie z Władek Team, a tak w zasadzie to trolling morski, bo będziemy uganiać się za łososiami. Zapowiada się super ciekawa seria. Zaczynamy! Pewnie spyta, czemu port na Helu? No stąd po prostu najbliżej jest do tych naszych łososi. Możemy oczywiście ruszać też z Gdańska. Tam macie pokazane skąd dokładnie. Ale w zasadzie tylko w 2 miesiące mamy bliżej do tych naszych łososi. W pozostałe miesiące bliżej jest faktycznie z Helu. Co zresztą widać po marinie, która jest pełna jednostek. Pomimo tego, że połowa już się złożył. Takie morskie łowienie, to tak jak widzicie, piękne widoki, ale też no, ryba, którą łowimy, jest niecodzienna, jest bardzo sportową rybą, no i no, nie ma co ukrywać, bardzo smaczną. Wiesiu, właśnie powiedz nam coś na temat bezpieczeństwa na takich jednostkach, to podstawy chociażby. No przede wszystkim wybierać się, jak jest odpowiednia pogoda, czyli tak jak dzisiejsze warunki aż za dobre, jak jest sztorm, wiadomo, że nie wychodzimy. Odpowiednia łódź musi być, czy ryb, czy łódź, przystosowana do takich wypraw morskich. No i strój, kombinezony. Wiadomo, musi być albo kamizelka ratunkowa, albo stroje wypornościowe, jak my mamy. To jest jako asekuracyjne. No i pirotechnika na każdej jednostce powinna być. A co taki laik przed wypłynięciem powinien się zaopatrzyć? No bo koło ratunkowe masz, kamizelkę też masz. No ubrać się ciepło. Ubrać się ciepło, bo to resztę to już dostanie. Inna jest temperatura nad wodą niż na lądzie? No przeważnie jest inna. Jak się tutaj na morzu zmieni się w ciągu tam paru godzin, na lądzie też to następuje, ale tu mogą być gwałtowne zmiany temperatur. No wtedy się, jak zapowiadane są złe prognozy, się nie wychodzi po prostu w morze, nie? Mhm. Ale deszcz jako taki nic nie robi złego, nie? No deszcz, no strój taki odpowiedni na deszcz, kabinka jakaś tam i wtedy można pływać i w deszcz. Deszcz nie jest aż takim, nie jest przeszkodą. Jesteśmy na ribie, czy na tradycyjnej łodzi, DHP jest najważniejsze. Oprócz tego, że oczywiście musimy mieć jakąś kamizelkę wypornościową, asekuracyjną, no i oczywiście kamizelkę ratunkową, tak? To najważniejsza sprawa, najważniejsza kwestia to jest słuchanie się szypra, bo to szyper, czy skipper, to on tutaj decyduje o wszystkim i to on dba o to, żeby po prostu był ład i porządek na jednostce,
oraz żebyśmy się nie pozabijali na niej. Rysiu, drugi raz na łososiu, tak? Tak, drugi raz. Już coś kiedyś zrobiłeś? No brony. Ale łososia jeszcze nie? Nie, łososia jeszcze nie. O, to dzisiaj pierwsze koty za płoty. No, sześć będzie. Tak jest. I co ty myślisz o takiej turystyce wędkarskiej? Piękne widoki, morze. No i podejrzewam, piękna walka będzie z łososiem. Strażak, tutaj strażak, meldujemy, że jesteśmy rozstawieni, witamy wszystkie inne jednostki, no i połamania, chłopacy. Na tym było? Tu tak mi podejrzanie wygląda. Kto chce ciągnąć? No dawaj Rysiowi. Rysiu? Chodź. Tylko trzeba ci wypiąć skrzypca. Wypiął skrzypca chyba samo. Skrzypca? No chyba tak, chodź. Usiądź sobie tu. Kucnij sobie albo użyj. Tam jeżeli jest to coś małego, bo wybiło skrzypce nawet. Jak Rysiu, coś czuć, że to jest ryba? No ja tam nie czuję na razie. O, coś teraz może? Delikatnie? Jeżeli jest to jeszcze jakiś sposób, to coś się dzieje. Masz na nie, kuć to tam. Michał, to jest chyba. To jest na Michał, na styk się czuje. Dobra, 150 dalej kontrolą. Co? Jest dobrze, ciągnijcie. Teraz to się jest tak. A, ale teraz to czuć, to jest bardziej opłacone. Jak zrobić? To jest piękny. O, już tam widać, się klapnęła. No, a już dwa razy podskoczyła, to już niedobrze. Tak. Ty musisz tak pompować. No, pompować i na powrocie skręcać. No. Pomalutku pompujesz. Pomalutku. I na powrocie skręcasz. Bo inaczej ty nie wybijesz. A tak ona jest cały czas ma naprężone. I skręcasz na powrocie. I tak co, zyskujemy po parę metrów. Słuchaj Rysiu, no i masz porównanie na śródlądziu z rybami. Jak to wygląda, powiedz? O, jest większy wysiłek. Kolego, tutaj jesteś na mojej lewej burcie, strażak woła. Mamy rybkę w holu, jakbyś ty mógł troszeczkę odbić do lewej, a my do prawej. Zobaczymy. Belona to nie jest, mówisz. Nie. Bo byłeś z Wiesiem, pływałeś na Belonie i no, tam miałeś się nijak wiele. No to tam 5 minut rybka nabrałem na drugo, tutaj trzeba się męczyć. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Tak jeszcze nie walczyłem z rybą. Już dwa razy wyskoczyła, ale chyba damy radę ją wyholować, co? Mam nadzieję. I obiad przyjedzie. Cofniesz i maksymalnie rób do tego. Ale ładna jest sztuka. To pierdziurę. Daj mi do bliżej ją. Do góry teraz, do góry kija. Do góry kija. Aaaa, jest. Ale piękne. Gratulacje. Teraz ty zestawy jeszcze. No taka 90 jest. Rysiu pierwszą wyholował. Nawet mu nieźle to szło. Słuchał szypra, to najważniejsze. No ale zaraz on będzie tu się chwalił. Bo ja tylko podbierałem. Chociaż podbieranie też jest ważne. No taka sztuczka.
skoro to jest twój łosoś w życiu złoty nadanej przez Neptuna, ja ciebie chrzczę wędkarzem łososiowym morskim. Gratulacje. No i Rysiu, powiedz, wyholowałeś, dałeś radę. Wyholowałem, ciężko było, ręka już zaczęła boleć. Coraz mocniej, ale dałem radę, pierwszy mój łosoś w życiu. No i jestem zadowolony, no co powiedzieć, no. No prawie 90 cm, nie? No to mówię, super, no największa rybka. No ale co, poleciłbyś innym ludziom z głębi Polski, którzy no niekoniecznie są wędkarzami takimi morskimi, coś takiego? No oczywiście, no. Przeżycia nie do opisania, no. Trzeba złowić łososia, żeby poznać się z tym, nie? No i tak weź ją podnieś, waży coś? O, ja myślę tak, może nawet 7-8 kilo, albo lepiej. Porządna rybka i no. Smaczna!